Cześć, ja nazywam się Paweł, a to jest takowa pogadanka o tym, co nas czeka w growym świecie. A mianowicie tu chodzi o pogłoski dotyczące nowych konsol. Czy to oznacza, że gracze, którzy kupili jak to można nazwać teraz, starsze już konsole, jeżeli by wyszły, obecne konsole nowe, to czy gracze posiadający obecne konsole coś stracą? Jak na początku pierwszą rzeczą, którą się zajmę, jest PlayStation 4K, jak chodzi po internecie, lub 4,5, ale z plotek dowiadujemy się, że ma to nazwę kodową PlayStation Neo i ma być o wiele lepsza od PlayStation 4. Ma obsługiwać rozdzielczość 4K, ma mieć 8-rdzeniowy procesor Jaguar Cortex 2,1 GHz, ulepszony AMD GTN 36 CUS i 911 MHz szybkości. RAM-u ma mieć 8 GB, tak jak jest do tej pory w konsolach DDR5, tylko że w szybkości ma posiadać szybkość aż 218 GB na sekundę. Nowy sprzęt jest mocniejszy, ale co to oznacza dla właścicieli PlayStation 4? Jak się dowiadujemy z plotek, to Sony nie chce dzielić graczy i uważa, że gry, które wyjdą na tą nową konsolę, mają być także obsługiwane na tej starszej. Też z plotek możemy się dowiedzieć, że gry, które będą wychodziły na tą nową konsolę, będą posiadały ustawienia graficzne, czyli będziemy mogli sobie ustawić, że gramy na gorszej jakości na starszej wersji konsoli. To się okaże prawdą? Nie wiem, zobaczymy, poczekamy. Miejmy nadzieję, że na najnowszych targach E3 się dowiemy. Kolejną rzeczą, która też chodzi po internecie, to jest Xbox One. Xbox One Slim, który ma być rewolucyjny, bo jak głoszą plotki, ma nie posiadać napędu optycznego. Czy to jest dobre? Według mnie nie. Dużo graczy zbiera pudełka z grami i to jest dosyć dobre. Pomyślcie sobie, że dana platforma upada, nie ma internetu i nie mamy jak grać. Bo wersje pudełkowe zawsze możemy włączyć, nawet jak nie mamy internetu, odpalić i zawsze gramy. A w wersji takich cyfrowych nie mamy, przypuśćmy, internetu, platforma jakoś padła, przypuśćmy, taki Steam upada. Gracze kupili masę gier i Steam opada i nie mamy żadnych gier, a wersje takie pudełkowe są o wiele lepsze. I też dużą sprawą deweloperzy na tym moim zdaniem stracą, bo jakby to powiedzieć, dodają różne do kolekcji, do wersji kolekcjonerskich dodają różne rzeczy typu w większych kolekcjonerkach zdarza nam się steelbook, zdarza nam się płyta z grą w normalnym pudełku. I to jest taki właśnie wypełniacz, że dodamy na przykład steelbooka, cena wzrośnie i to będzie coś fajnego. A teraz jak będziemy mieli Xbox One Slim bez napędu, w wersji kolekcjonerskiej nie będzie tych takich wypełniaczy i wersje kolekcjonerskie z jednej strony mogą stanieć, a z drugiej strony niekoniecznie, bo za to przyjdą jakieś inne wypełniacze. Nie wiem, jak wy uważacie, czy to jest dobre, czy nie. Ja uważam, że pozbycie się napędu optycznego to wiele straci na tą konsolę. Tudzież, że możemy oglądać filmy na Blu-rayu. Jak nie będzie napędu optycznego, nie będziemy mogli na konsoli oglądać filmów żadnych Blu-ray. A niektórzy kupili konsolę po to, żeby grać i jednak próbować oglądać filmy na Blu-rayu. Nie opłaca się ludziom kupować oddzielnie jakiegoś odtwarzacza Blu-ray, jak mają konsolę nowej generacji, która już posiada. A Xbox One Slim nie będzie posiadał, jeżeli sprawdzą się plotki. Jeżeli sprawdzą się plotki, to możemy się spodziewać albo na przyszły rok nowych konsol, albo już teraz na E3, na targach E3 jakieś w ogóle wzmianki o tym. Kolejną dotyczącą rzeczą jest nowy Nintendo, które będzie nazywało się Nintendo NX.
jak wiadomo, ma obsługiwać rozdzielczość 4K albo rozdzielczość odpowiadającą 4K, czyli na przykład, nie wiem, 2K rozdzielczość. I będzie, z tego jak plotki mówią, to ma być to jedna z najlepszych konsol na rynku. Ma być mocniejsza od obecnego PlayStation 4 i Xbox One i ma przyrównywać specyfikacją nowej PlayStation Neo. Jak wiemy, do tej pory Nintendo nie... Jakby to nazwać? Do tej pory Nintendo nie... sorry. Do tej pory Nintendo było, stawało w cieniu. I te konsole Nintendo nie były czymś znacznie porządnym, bo rozdzielczość 720 w Wii U, to już mieliśmy taką rozdzielczość w przypadku PlayStation 3 czy Xboxa 360. Co możemy się spodziewać? Na pewno spodziewamy się, z tego co donoszą plotki, nowego pada. Będzie on równie wydziwniony. Będzie on równie wydziwniony, bo będzie on miał, posiadał jakiś wyświetlacz, coś w tym stylu. Są takie screeny. Screeny, jakieś takie niewiarygodne źródła donoszą. Fanarty, coś takiego w tym stylu. Co możemy się spodziewać? A jak znamy możliwości twórców Nintendo, to możemy się spodziewać różnych, przeróżnakich wpadów, jakie tylko możemy spotkać. Mieliśmy już tak zwaną różdżkę Wiilota i mieliśmy dodatkowego takiego jakby tableta, że mogliśmy grać. I to się na razie, ten tablet jest najlepiej, według mnie najlepiej sprawdza ten tablet, bo Wiilot jest nie za bardzo precyzyjny. Zobaczymy, czy kolejny pad, który wymyślą, będzie rewolucyjny, bo będzie posiadał jakiś wyświetlacz, z tego co plotki donoszą. Czy będzie równie wygodny jak ten padlet od do Nintendo Wii U. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące nowych konsol, albo chcielibyście wyrazić swoją opinię na temat nadchodzącej konsol, to piszcie to w komentarzach. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a nie zapomnijcie subskrybować, polubiać i co tylko chcecie. I zaglądajcie w ciekawe linki, zaglądajcie do sklepu, są niesamowite koszulki z ciekawymi nadrukami, wkrótce nowe wzory. I to by było na tyle. Cześć!